Kaplisz stara się o środki z Unii Europejskiej na zakup 5 nowoczesnych autobusów komunikacji miejskiej. Autobusy mają być przeznaczone do obsługi mieszkańców z uwzględnieniem młodzieży studiującej w naszym mieście. O pieniądze występuje jednak miasto, bo Kaliskie Linie Autobusowe jako spółka nie mogą ubiegać się o pieniądze z Unii Europejskiej na zakup nowych autobusów. Kaliskie Linie Autobusowe same chciały złożyć dokumenty i starać się o sfinansowanie przez Unię Europejską nowoczesnych 5 autobusów. Gdy jednak okazało się to niemożliwe, wówczas prezes KLA wystąpił o pomoc do miasta. Prezydent pomysł zaakceptował, bo do zdobycia są bardzo duże pieniądze. Kalisz na nowe autobusy może pozyskać nawet 1 000 000 euro. Miasto występuje do Wojewódzkiego Programu Rozwoju Regionalnego o środki na zakup 5 autobusów niskopodłogowych spełniających normę Euro 5 i myślę, że uda nam się pozyskać na te autobusy. Nie może tego zrobić spółka KLA, ponieważ nie ma w 100% udziału w miasta, stąd musimy być beneficjentem tych środków. Wiąże się z finansowaniem ze strony miasta? No w części tak. No zobaczymy, czy ten projekt przejdzie. Jeżeli przejdzie ten projekt, to 20% dofinansuje miasto, a 80% ze środków unijnych. Samochody, gdy uda się je zakupić, będą przeznaczone na uruchomienie nowych linii, szczególnie takich, które obsługiwałyby młodzież i dojazd na uczelnie. Takie zapisy są bardzo ważne, bo zwiększają szanse na uzyskanie unijnych pieniędzy. To są autobusy, które mogą być kupione tylko i wyłącznie dlatego, że po pierwsze został taki program ogłoszony, po drugie, że Kalisz ma już w tej chwili zrobioną politykę transportową miasta i zgodnie z tą zrobioną i przyjętą polityką transportową miasta większość tych autobusów będzie użyta na nowe linie obsługujące studentów. Będą to linie oczywiście łączące wszystko to, co teraz się w PWSZ-cie również dzieje. To nie jest sprawa taka, że te autobusy zostaną kupione już jutro, prawda, bo to procedury w tym wszystkim trochę trwają i w najlepszym przypadku będzie to końcówka roku 2009. Ale z tego, co wiem, PWSZ zamierza podzielić swoje wszystkie dobra i budynki na różne instytuty, czy wręcz wydziały i te wydziały będą obsługiwane właśnie przez nas, przez odrębną linię, ale linie zgodne właśnie z tą polityką transportową miasta. Jeżeli uda się przejść wszystkie procedury, a wniosek zostanie pozytywnie zaakceptowany, to do ogłoszenia przetargu może dojść w sierpniu lub wrześniu. Zakupu nowych autobusów można